Cześć! Cześć! Witamy Was na kanale The Slow Lifers. To już następny odcinek. Zapraszamy Was dzisiaj na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy zobaczyć coś bardzo fajnego, co porównamy z naszym vanem i zastanowimy się, czy podjęliśmy ostatecznie dobrą decyzję, decydując się na vana. A co to jest? Zaraz zobaczycie. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Dobra, to jedziemy. Go. All the good times just begun. Jakaś tu akcja. Daleko nie wyjechaliśmy, bo dalej jesteśmy w Turaszówce, gdzie Grzegorz, ziomek, Krystian kupił sobie kampera. Ta-da! Kiedyś go widzieliście już na naszym Instagramie i myśleliście, że my sobie kupiliśmy, ale to jest nieprawda. I dzisiaj stwierdziliśmy, że laserowaliśmy cały tydzień, Krystian się uczył, przyjedziemy do Grześka i zrobimy porównanie vana i kampera. Co jest lepsze, kamper czy van? Czy lepiej kupić vana czy kampera, a dlaczego vana, a dlaczego kampera? Czyli pooglądamy trochę dokładniej tego kampera. Krzysiek, co to jest za samochód? To jest Chevrolet. Jaki ma silnik? To jest Chevrolet G30 Buda Tiago, silnik zaledwie malutki, bo tam jest tylko 5,7 litra V8. Ile on pali? Ile wylejesz? Ile wylejesz, tyle chyba będzie palił. Ale jest pocieszenie takie, że te silniki bardzo lubią gaz, także niestety tutaj trzeba będzie przyjanuszować i chyba będziemy musieli zamontować mu gaz. Dla porównania nasz ma 1,9 diesla. Ostatnio jechałem na przejażdżkę i wlałem mu za 200 zł i przyjechałem, nie wiem ile, pojechałem do Jasła, tam jest powrotu, czy jakieś 50 km. No i chyba tak połowa baku to minimum poszło, nie? Także, a on jeszcze nie jest poustawiany tak jak ma być. Drogie wakacje. No, jak ktoś nie przerobi go na gaz, to będą drogie wakacje. No. Dobra, Grzesiek, ile cię kosztowała ta fura? Ile mi kosztowała fura? Gdzie ją kupowałeś? Okej, żeby... Cała historia. Dobra, żeby ją kupić, było naprawdę bardzo tanie, bo moja żona wymyśliła sobie, że chciałaby mieć kampera. Ja mówię, no to dobra, mówię, jak już kampera, to takiego fajnego, dużego amerykańskiego. Mówię, no dobra, spoko. No i wchodzimy sobie na Facebook Market, nie? Wpisaliśmy sobie lokację New Jersey, bo tam mamy kogoś znajomego i mówię, szukamy kampera. I znaleźliśmy za 3,5 tysiąca dolarów kampera, nie? 3,5 tysiąca, czyli może jakieś 15, 14 tysięcy złotych, nie? 15. Mhm. No mówię, okej, spoko, no to bierzemy, taki tani kamper, no to bierzemy. No i tu się zaczęły schody. To znaczy? To znaczy, no bo tak. Każdy sobie myśli, sprowadzić samochód ze Stanów, no to prosta sprawa. Kupujesz auto, wysyłasz do portu, wpakują go do konteneru i sobie płynie razem z innymi samochodami. Ale tu jest kamper, jest tak duży, że do kontenera nie wejdzie i musi płynąć na tak zwanym RORO. Czyli sobie płynie między kontenerami, przypięty pasami, sobie płynie przez ocean. Ile taka przejażdżka kosztuje kamperowa? Taka przejażdżka kamperowa? No to 3,5 tysiąca dolarów, czyli... drugie tyle. Czyli kamper kosztował 3,5 tysiąca, a jeszcze drugie 3,5 tysiąca trzeba dorzucić na to, żeby go wysłać. Okay. No, druga sprawa, jeszcze to nie wszystko. I gdzie on przyjechał? On przypłynął sobie do Niemiec, do portu. Ale zanim dotarł do portu jeszcze, to jest kolejna sprawa. Trzeba było go zabrać z miejsca zakupu i dostarczyć go do portu. No to zrobiła to taka firma za 500 dolarów, ale co do tego zrobili? Zrobili to, że jeszcze przed wjazdem do portu pospuszczali gaz z klimatyzacji i tam z lodówki ergon. Bo to trzeba zrobić, zanim sobie statek wpłynie, znaczy zanim kamper czy jakikolwiek pojazd wjedzie na statek. No. No i to było dodatkowe 500 dolarów jeszcze, nie? Taka przyjemność. No i tak, przypłynął sobie statek, wpłynął sobie 6 tygodni do Niemiec. W międzyczasie kontaktuje się z firmami, które oferują transport. Usługi transportowe. Panie, mam samochód do wysłania, kamper z Niemiec. Nie ma problemu, 1200 zł, może 1500 weźmiemy. No to okej, spoko. Już mam kogoś zaklepanego. Pani do mnie dzwoni z portu, że kamper jest gotowy do odbioru. Dzwonię do pana, mówię, auto czeka od odbioru. Mówi, a niech mi pan jeszcze raz wymiary wyśle tego samochodu. Ja wysyłam te wymiary samochodu, a mówię, wie pan co, to auto jest za duże, ja go nie wezmę. Nie mógł sobie pan sprawdzić, miał pan 6 tygodni na to, żeby to sprawdzić. No i mówię, dzwonię do pani, która zrobiła cło, mówię, nie mam problem, bo nie mam jak przetransportować ten samochód. No i ona w końcu podzwoniła po firmach, które transportują samochody i mówi, dobra, jest ktoś, kto to weźmie. Tylko musi pan się liczyć z tym, że jeżeli ten kamper zajmie miejsce za 3 samochody,
no to musi pan zapłacić za 3 samochody, już za 4, no to za 4. No i przyjechał kamper na takiej wielkiej lawecie, gdzie wożą 8 samochodów, czyli 4 na ciężarówce i 4 na przyczepie. No i on przyjechał na przyczepie sam, czyli zdały miejsca na 4 samochody, czyli kosztowało to przyciągnięcie z portu 4,5 tysiąca złotego jeszcze, nie? Okej, okay, czyli ostatecznie? Ostatecznie wyszło około 35 tysięcy złotych. Okej. Okay. I w planie masz też przebudowę go całkowitą w środku, czyli jest tam środek, ale traktujesz, tak, jakby był pusty środek, jest, nie? Jest środek. Okazało się, że kamper po prostu miał gdzieś dziurę w dachu i przeciekał. I co spowodowało to, że cała podświtka i prawdopodobnie lewy bok będzie cały do wymiany, co wiąże się to z kolejną misją. Czyli jesteśmy w takim samym momencie. Mamy samochód fizycznie, nasz, tak, trochę bardziej sprawny. Kosztował i jeden, i drugi, no niewiele, był tańszy kamper, praktycznie to samo. Około tam 35-40 tysięcy złotych wszystko. No i co to? Krystian, zdecydowałbyś się na kampera, czy dalej jesteś przy wanie? Jestem przy wanie, ale to są jeszcze inne powody. Dobra, idziemy do środka zobaczyć. Chodźcie zobaczyć. Kamera, akcja! Mucha zabita. Dobra, także zapraszam do środka. To jest ogólnie taki fajny motyw na drzwi, że jak chcesz, to po prostu pyk, robisz taki zatrzask. I te drzwi mimo wiatru się nie ruszają. Kolejna sprawa, taka moskitiera, która jest troszeczkę... No działa. O, mamy tyk, moskitierę. Także w ogóle, o, oryginalne naklejki, rysunki prosto z nie, Może to właściciel poprzedni jest. Może to właściciel sobie zrobił selfie gdzieś tam, nie? Tak, jego żona. No, także zapraszam do środka, do części mieszkalnej. Czyli tutaj jest salon, jadalnia i biurko do pracy. Tak, cztery osoby mogą sobie spokojnie tu siedzieć, są też pasy w środku. Przychodzi wieczór, no to możemy zrobić z tego kolejne łóżko podwójne do spania. Także spokojnie dwie osoby mogą sobie tu spać. Fajnie jest to, że są naprawdę duże okna i również są okna z moskitierą. To jest też plus. Mnóstwo szafek. No i ogólnie cała ta przestrzeń. Dobra, zdecydowanie jest większy niż nasz van. W środku gabarytowo jest na pewno dużo więcej miejsca, żeby pochować te wszystkie rzeczy. No i wygrywa, jeśli chodzi o oświetlenie. My trochę celowo nie wbudowujemy okien do naszego vana, ale tutaj faktycznie, popatrz sobie, jest jak w domu, jest jasno. Mega jasno. Wszędzie są okna. Mega jasno. I kolejna fajna rzecz, Krystian, tutaj za tobą. To jest szoferka, ale to nie jest tylko szoferka, bo ta szoferka wieczorem zamienia się na podwójne łóżko z drabinką. Czyli tutaj może spać. Tak, spokojnie sobie możesz jej osób podróżować, tu masz drabinkę, pyk. Tu no, moje córki ogólnie czekają, aż ta miejscówka będzie gotowa. Także mamy tutaj wejście sobie na kolejne podwójne spanie. No tylko minus jest taki, tak jak wspomniałem, że on przeciekał, czyli cała podsufitka jest mokra. I to wszystko będzie do wywalenia. Okrasa, tak? No ten, kurczę, jak kucharz. Makłowicz, tak. Magda Gessler. Magda Gessler w kuchni. Jak widzisz... deska do krojenia. Tak, jest deska do krojenia. Pod deską jest zlew. Drugi zlew. Tutaj prawdopodobnie jest na chyba mokre odpady, czy coś. To jest okap, a tu Amerykanie wylewają najbardziej mikrofalówka, nie? Ale ogólnie mikrofalówka pójdzie out, jej tu w ogóle tutaj nie będzie. Na pewno. Tutaj jest kuchenka gazowa z piekarnikiem. Kuchenka gazowa z piekarnikiem. Zastanawiałam się, czy ją zostawimy, czy nie. To jeszcze kwestia do gadania z moją małżonką, bo to ona więcej czasu spędza w kuchni, także ona sobie zdecyduje. Ale wiecie, co jest najfajniejsze? Co? Lodówka. I zamrażarka. Jest normalna zamrażarka, o dużych gabarytach, a lodówka... No jest większa chyba jak u mnie w mieszkaniu. Mega. I ona jest na prąd czy na gaz? Ona jest na prąd. Okej. Okay. No na prąd. Z agregatu, wiesz? A to tam agregat mamy na zewnątrz. Tu głównie są... Ale agregat, no? Ile on to ciągnie? Nie wiem, bo jeszcze nie testowaliśmy. Jedynie co do tej pory wiemy, że jest sprawny, to mamy jest sprawnie mechaniczny, czyli silnik jest sprawny, hamulce są sprawne, wszystko to jest sprawne, także pod tym względem jest super. Jedynie ten środek, który zostaje nam do zrobienia. Tu mamy, tu sprawdzaliśmy od klimatyzacji, także klimatyzacja prawdopodobnie też działa.
Tam jeszcze parę rzeczy musimy zrobić, ale jest już przygotowane podciągnięcie pod to, bo góra będzie laminowana, będzie położony na całą górę laminat po długości, nie? Po to, żeby uszczelnić ten dach i, no, zrobić go po prostu nowym, nie? Jak uszczelnimy dach, to wtedy możemy się wziąć za rozbieranie pod sufit. Zostałeś zasłony w komplecie. Tak, to ogólnie jest bardzo dużo rzeczy. Zasłony. Patrz, tu jeszcze mam zapasowe. No. Jakbyś chciał kwiatuszka, to możesz sobie... Jest deska do prasowania. Ferata. Deska, faktycznie. No, jest deska do prasowania, wieszaczki, także jest, można powiedzieć, prawie w pełni wyposażony, nie? No. All inclusive. All inclusive. A tu jest duże, duże łóżko, także tutaj też widziałem na zdjęciach w oryginalnych, że są też takie tutaj kotarki, które po prostu można sobie zasłonić i masz całe łóżko dla siebie do spania, nie? Tutaj widzę wydmuch, to znaczy, że też jest ogrzewanie. Jest ogrzewanko. I łazienka. Łazienka wygląda w ten sposób, że jest duży prysznic. Naprawdę duży. Prysznic jest duży. No i kwestia też, musimy sprawdzić w ogóle, czy on działa. Jest duża toaleta, no i jest umywalka. Także tutaj kwestia też pełnej renowacji tego wszystkiego. Ja powiem wam ogólnie, że jest misja i się zastanawiam, czy mi się w ogóle chce to robić. No powiem ci, że... Jakie ja mam takie take-out, jak sobie patrzę na tego vana, to jest mega fajna sprawa z tym, że tutaj jest tak przestrzennie i dużo miejsca, naprawdę można sobie tutaj zrobić domek. Mhm. Chociaż wy planujecie sobie to zrobić jako wyjazdowy samochód, nie? Nie, no ogólnie mamy plan taki, że tak, za 2 lata moja żona kończy studia, zabieramy dzieci ze szkoły, mamy 2 lata na to, żeby postawić tylko kampera na nogi i ruszamy w świat. Okej. Okay. I ruszamy w świat, zobaczymy jak długo, zobaczymy, czy nam się spodoba van life, czy nam się nie spodoba. Camper life, no, to będzie camper life. Czy nam się spodoba w ogóle ten styl życia, czy nasze dzieci się odnajdą, czy my się odnajdziemy w roli rodziców, którzy będą uczyć dzieci w domu. No, jest jedna wielka niewiadoma, ale kurwa, no nie spróbujemy, to się nie dowiemy, nie? No dokładnie. Ale jeśli chodzi o to, faktycznie gabarytowo jest super, bo jest dużo miejsca, jest dużo tutaj schowków, półek. Jest kuchnia i łazienka i 6 miejsc do spania, to znaczy jakbyście chcieli kogoś przykoptować jeszcze, albo jeszcze 2 dzieci sobie sprawić, to zawsze ma widzenie. Tak, ale jest jeden mały problem z samochodami ze Stanów. Jaki? Który... Części? Nie, jeżeli chodzi o części, nie ma problemu. Jest to problem z kołami, bo tutaj koła są 16,5 cala, w Europie nie ma połówek. I na przykład nie jestem w stanie nigdzie kupić do tego kampera kompletu opon. Dlatego teraz sprowadzać ze Stanów? Są 2 opcje. Albo sprowadzimy ze Stanów, albo po prostu trzeba będzie zmienić felgi. Tylko też jest problem, bo te felgi są na 8 śrub, a z reguły są na 6 śrub. Także też są nietypowe felgi i to jest taka misja, którą musimy teraz rozgryźć. Czy zostawiamy stare felgi, kupujemy nowy komplet opon plus zapasy, czy po prostu zmieniamy felgi na europejski rozmiar, nie? Także to też jest taka jedna misja, o której dowiedziałem się w momencie, jak już ten kamper był w Polsce i pojechałem po prostu kupić nowe opony do niego. No i nie było tych opon. Jeżeli chodzi o to, te gabaryty tak jakby mi się podobają, ale druga jest rzecz, że jeżeli masz tak wielkogabarytowy samochód, to też jest nie najłatwiej go prowadzić i nie najłatwiej wszędzie nim zaparkować. To jest, myślę, główny argument, dlaczego my się zdecydowaliśmy na vana. Bo jest mniejszy i z zewnątrz możemy go tak zrobić, dlatego nie wbudowujemy kolejnych okien poza tym dachowym i 2 tylnych, które chcemy wbudować, żeby był taki trochę incognito, wiesz, undercover. No to, że zaparkujemy, nie wiem, przy plaży, gdzie nie wolno kamperom stawać, bo bardzo często są takie znaki, że kampery są niedozwolone. No i będziemy mogli jednak mimo wszystko tam zaparkować, bo to jest jak osobówka czy dostawczy samochód, nie? No to jest plus. To jest plus. No a u nas pod tym względem wzięliśmy kampera, bo właśnie chodzi o to, że wchodzisz tutaj, no i czujesz się jak w domu, a poza tym... Nas jest 4, nie? Tak, nas jest 4, a poza tym jeszcze jest kolejna rzecz. Jak wsiadasz za kółko tej bestii, jedziesz, to od razu sam banan się rzuca na twarz. I nie tylko kierowcy, ale wszystkim, również i pasażerom. Także wierzę. Każdy jedzie uśmiechnięty od ucha do ucha. To jest prawda. To jest taki prosty. Czy planujecie go zrobić samowystarczalnym? To znaczy, bo w tej chwili kampery są takie, że faktycznie jesteś uzależniony od tych pól kempingowych, gdzie musisz pojechać, podpiąć się do wody, podpiąć się do prądu i no, nie ma aż tyle tej swobody. Czy,
Czy planujecie zrobić go, jakieś solary montować, czy faktycznie będziecie po polach kempingowych się Szczerze, wbijać? Na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, plan jest taki, że musimy go uszczelnić od góry i pewnie do wiosny zostawimy go w takim stanie, jakim jest. A na wiosnę po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co z nim zrobimy, w którą stronę pójdziemy, czy zdecydujemy się na to, żeby go samemu robić, czy się zdecydujemy na to, żeby ewentualnie poszukać kogoś i oddać komuś go do zrobienia, nie? A szacujesz tak mniej więcej, ile to może kosztować, zrobienie go w środku? Ja myślę, że między 20 a 30 tysięcy jeszcze pójdzie na to. Żeby... Bardzo optymistycznie myślę. No. Myślę, że nawet 30-40. Ja myślę, że 20-30, dlatego że z kolei dużo osób mi mówi, że dach będzie do zrobienia bardzo drogi. A jeżeli chodzi o dach, to uda mi się go zrobić w miarę po koszach, praktycznie w usłudze barterowej, bo ja komuś coś świadczę usługę, a on po prostu w zamian za to zrobi mi cały dach, zalaminuje. Także to będzie duży koszt, który po prostu... Brzmi jak oferta z biura matrymonialnego. Ale ogólnie bartery są bardzo dobre, nie? Jeżeli tak. Zyskujemy na tym coś dobrego, nie? No tak. No. Także no, myślę 20-30 tysięcy, to tak na początek, co byśmy chcieli. No, ściany, dach, podsufitka, to jest takie rzeczy, które są najważniejsze i chyba będą najdroższe, bo jeżeli chodzi o meble, renowację mebli, no to moja żona... Klaudia jest bardzo kreatywna, Klaudia jest bardzo fajnie ogarnia takie rzeczy. Także ona sobie po prostu to odnowi i już ma nawet pomysł, ma wizję na to. No właśnie, chodzi tak, o, tutaj, czy cała ta elektryka działa, czy te przyciski działają, czy właśnie ta klimatyzacja, wszystko tak jak jest, będzie w pełni sprawne, czy po prostu zdecydujemy się na to, że jednak wywalamy wszystko i robimy na nowo. Okay. To będzie taka kwestia, myślę, że dowiemy się w momencie, jak już to otworzymy. No słuchaj, sorry, chcesz powiedzieć? Wiesz co ci powiem? Będziemy mieli lodówkę tej samej firmy, Dometic. Tak? No. W kamperze? No. A widzisz? No. Ale... Czyli kamperowy sprzęt. Kamperowy no. Sprzęt. No, twój van, twój kamper zdecydowanie wygrywa, bo jest dużo bardziej instagramable. Bardziej instagramowy, to jest prawda. To jest prawda, ale... Zobaczymy, jak będzie w eksploatacji. Słuchaj, wybudujemy vana. Jak nam się zechce kampera, zawsze możemy drugi projekt sobie wziąć. Mieć vana i kampera, nie? Dokładnie, albo możemy zawsze pomieniać się. Wy ruszacie świat naszym kamperem, a my waszym vanem. Tak, na pewno zrobimy zupdate'owany odcinek, kiedy i nasz van będzie gotowy. Mam nadzieję, że to będzie szybciej, bo jakby do wiosny nie planujecie. Chociaż jak to w takim tempie pójdzie, jak nam idzie, to kto wie. Ale zrobimy zupdate'owany odcinek, gdzie pokażemy wam, jak ten kamper wygląda już po... Dokładnie. Update'cie i jak nasz van przy tym się prezentuje, bo nasz van wiecie, jak wygląda w środku, nie będziemy teraz van tour robić. To już wiadomo, jak to wygląda, nie? Tak, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Dajcie znać, co byście wybrali, kampera czy vana? Kamper czy van? Ciekawi jesteśmy. Kamper. No, van. Kamper. Kamper van. Kamper van. Kamper van, dokładnie. Dobra, to jedziemy. O! Znowu zablokowałam kierownicę. O nie, czekaj, hamulec, gaz. Fajnie chodzi. Słychać te x litrów. Słychać motor 5.7, to 8. I to jest co? A to jest zmiana biegu. Bo się biegi zmienia. Aha. Jak pojedziemy zaraz? Byleby nie na tył. Mogą nie wyciągnięcie. No i co, Krystian, masz mieszane uczucia z tym, że kupiliśmy vana, a nie kampera? Dalej jesteś team van? Pewnie, że jestem team van. Też jestem team van. Jest bardzo dużo plusów, bardzo dużo minusów. Tak? Bardzo dużo pracy przede wszystkim, tak jak przed nami. U nas też jest bardzo dużo pracy. Jak tak patrzę na kampery, to jest całkiem co innego niż vany po prostu. W zależności czego się oczekuje. Niby to samo, a jednak coś innego. Bardzo fajny, myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Super. I bardzo dużo miejsca. Jakbyśmy mieli jeszcze jednego członka na pokładzie, to pewnie byśmy się mogli pozastanawiać, albo wtedy zupełnie inaczej layout naszego vana robić. Ale ja dalej jestem team van i cieszę się, że od vana zaczynamy, a zawsze jak będzie taki moment, będziemy mogli po prostu... Może jeszcze przyjdzie nowy taki projekt. Że będziemy robić kampera. Dzięki, że z nami byliście. My w przyszłym tygodniu już wracamy do przerabiania vana, bo teraz wróciliśmy z nadmorza i Krystian się uczył do egzaminów i do różnych innych jeden rzeczy. Jeden zdany, jeszcze dwa w przyszły wtorek. Jak będzie miał za sobą, to idziemy pełną parą w przeróbki
wana i na następny rzut pójdzie elektryka. Pociągnięcie kabli i wszystko, także... Zobaczycie za tydzień. Zobaczycie za tydzień w niedzielę. Dziękujemy, że z nami byliście. Subskrybujcie kanał i zapraszamy was na nasz Instagram. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, czy jesteście team van, czy jesteście team camper. Ciekawy jestem. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się cieplutko, cześć. Cześć. Kupiliśmy vana. A nie kampera. Jedziemy do kolegi. A. Nie chcę za dużo mówić. Mogę ja? No. Dzisiaj jedziemy zobaczyć coś bardzo fajnego, co będziemy porównywać z naszym vanem. A co to jest? Już jedziemy. Chodź. Nie. A nie lepiej z zewnątrz zacząć? Czy to już, czy później początek dogramy? Czy wolicie ten na środku? Możemy na zewnątrz. Możemy na zewnątrz, ale jest zewnątrz ładniejszy, nie? A później, żeby pokazać środek. Taki robić... van tour zrobimy. No. Dobra, to chodźcie na zewnątrz.